dobry, w czwartek, słuchajcie, tak ostatnio mam fazę na nagrywanie filmów dla Was, także też dzisiaj sobie stwierdziłam, że zrobiłam tak fajne zakupy w Biedronce, że stwierdziłam, a co mi szkodzi, nagram Wam, szczególnie, że i tak dzisiaj przychodzi do mnie poduszka dla pancake'a, to też Wam potem dogram. No i w ogóle chciałam Wam powiedzieć, ten film, ale Wy i tak już go zobaczycie już po... W każdym razie dzisiaj i jutro, czyli w czwartek 6 i 7 jest promocja w Koście. Właśnie też byłam dzisiaj, w ogóle biegam od samego rana. 3 razy już wychodziłam z domu i jest właśnie promocja, że każda kawa taka standardowa jest za 5 zł, więc niezależnie od rozmiaru, bo Maćko brałam flat white, a sobie cappuccino i taka jest... Ja mam rozmiar L, on miał... W ogóle flat white w naszej Koście jest w jednym rozmiarze, no ale... Uważam, że za 5 zł taka kawa to się mega opłaca. Słuchajcie, ale wracając do tematu, byłam w tej Biedronce i zrobiłam naprawdę fajne zakupy, które chciałam Wam pokazać, bo wiem, że lubicie. I jeszcze a propos takiego update'cika, to zrobiłam wczoraj to zamówienie na Nutridom. Jutro powinno do mnie przyjść, bo już dostałam maila z DHL-u, że właśnie kurier jutro będzie. I też Wam pokażę, bo naprawdę fajne rzeczy zamówiłam, ale się nie spodziewałam, że to zamówienie będzie tak duże. No i przypuszczałam, że ja znam siebie, po prostu jak coś zamawiam, no to z reguły nie opłaca mi się, stwierdzam, że nie opłaca się zamawiać jednej rzeczy, no i gdzieś tam jakieś tam pierdółki jeszcze wpadają mi do koszyka. Także kupiłam coś do kąpieli, kupiłam coś do mieszkania, no i kupiłam sobie ten samoopalacz. Tak jak Wam mówiłam, wzięłam w zestawie z rękawicą. Myślałam, że mi pozna jakiś pęk. Wzięłam w zestawie z rękawicą, która podobno jest bardzo dobra. Zresztą też wielu youtuberek słyszałam, że są właśnie bardzo dobre te rękawice. Dlatego zamówiłam sobie tą rękawicę i wzięłam ją w zestawie z tym z samoopalaczem Light. Także jak jutro przyjdzie, to będę wieczorem sobie używać. Natomiast wzięłam sobie również ten odcień Dark, ale wzięłam go w takiej malusieńkiej buteleczce za 29 zł. Żeby po prostu nie ryzykować, no bo jednak ten duży samoopalacz to 155 ml kosztuje chyba 119 zł. Tak, 119. Rękawica normalnie 29, jako kupiłam w zestawie za 128 czy 124 jakoś tak. Bo też jest teraz taka promocja. No ale że tam brałam jeszcze 3 pierdółki, no to troszkę więcej wyszło niż to 120 zł. Póki co się wstrzymuję, zagryzam zęby, jeszcze nic nie kupuję, bo też byłam wczoraj w Maxizo i wydałam bardzo dużo pieniędzy na pancake'a. Czy będę mógł kupić jakieś takie smaczki, jakieś fileciki z indyka, z kurczaka, no bo tak naprawdę cielęciny, jagnięciny tak nie do końca. Różne sytuacje się potem dzieją z jego brzuszkiem, także stwierdziłam, że mu nakupuję jakichś takich lepszych, bo ja też staram się kupować mu rzeczy dobre, jakościowo. Bez jakichś zbędnych ulepszaczy, zapychaczy, bez cukru, bo to i tak jest tłuściutki piesek, więc... W ogóle, byliśmy się na spacerze, no i spotkaliśmy kilka piesków. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ostatnio wszystkie psy, w ogóle zwierzęta, nazywane są tak jak jedzenie. Jedzenie, głównie desery, bo u nas na osiedlu, na naszym osiedlu są dwie bezy. Jeden to jest spaniel, z którym dzisiaj się właśnie pancake bawił, a drugi to jest labrador. Także mamy dwie bezy, mamy no, pancake'a oczywiście, są wafle, nawet na YouTubie właśnie też przecież La Make Up Bella ma wafla. Mamy ptysia, to jest shih tzu. No drugim shih tzu, którym się dzisiaj bawi, to się nazywał Maciek, więc tak nie pasowało kompletnie. Mamy przecież Justyna z LGS ma kokosa, więc tak no, dużo jest tych zwierząt, które w ogóle są nazywane właśnie potrawami. Jest przecież... Pancake'owi się coś śni. Nie warczy. Dobra.
Tak, no jak my tak mamy cały czas, bo on bardzo dużo, jest bardzo gadatliwy pies, no i właśnie dużo dźwięków różnych wydaje. Ewidentnie coś mu się śni, bo i przebiera łapkami, i... gdzieś biegnie. Spróbuję wziąć, bo się, że jakby znika aparat, telefon, bo nie będę szkodzić kamerą, to się obudzi. Wziąłam sobie telefon, bo w razie jak znowu coś mu się przyśni, to wam nagram. No i właśnie zaczęłam mówić, że przecież jest jeszcze jedna youtuberka, która ma świnki morskie, piernika i sernika. Także no, tak, no, mam wrażenie, że właśnie takie popularne się teraz stało nazywanie swoich zwierząt potrawami, imionami, nie wiem, deserów głównie. No, ale wracając już do moich zakupów, to potem wam właśnie nagram. To takie moje właśnie było czyste wtrącenie. W ogóle widziałam gości z Spencer z House of Makeup. Dobrze mówię, tak, House of Makeup. Dwa nowe podkłady, które podobno są bardzo dobre, także z Perfekty i bodajże z Maybelline. Aczkolwiek jak już przeglądam, oczywiście przetestujemy, żeby nie było. Nie będziecie mogli zobaczyć je w wielu innych filmach. No ale myślę, że jeżeli są naprawdę dobre, to z czasem i ja przetestuję. Ale wracając, przechodząc już do zamówień, do zakupów, to kupiłam sobie naprawdę dużo, znaczy jak idę do Biedronki, to mam wrażenie, że atakuję z dział warzywny, warzywno-owocowy. Ale zanim przejdę już do owoców i warzyw, to tak, kupiłam sobie, słuchajcie, z Bioactive herbatę białą, tajska cytryna i kwiat granatu, 20 torebek, bo w sumie nie wiem czemu. Ja mam bardzo dużo herbat, które powinnam wypijać, tylko że gdzieś mam pochowane i nie chcę mi się po nie sięgać, dlatego wzięłam sobie tą białą. Bardzo lubię herbaty białe, są naprawdę bardzo smaczne. Wzięłam sobie z Cymesa dwa soki. Jedno to jest jabłko-gruszka-borówka, drugie jabłko-gruszka-wiśnia. Także tak sobie kupiłam, one są zawsze przy wejściu do Biedronki naszej, więc tak stwierdziłam, że spróbujemy. Ja kupuję taki z truskawką, on jest bardzo dobry, jego w pracy często kupuję. Oczywiście musi być Alpro kokosowy, to dzisiaj robię, będę zaraz smażyć naleśniki, więc ja sobie poleję tym jogurtem. Jeszcze dokończę ten poprzedni, który mam. I kupiłam sobie, my w ogóle bardzo lubimy masło osełkowe. No, pan jak się już obudził, to już nie pokażę wam tylko tyle, co mi się udało nagrać. Kupiłam masło osełkowe i właśnie wzięłam tym razem Mleczną Dolinę. Czyli ta marka typowo biedronkowa, więc zobaczę, może będzie dobra. Bo generalnie osyłki są dość drogie. Z takich niezdrowych rzeczy to kupiłam Pringlesy. W ogóle Pringlesy, słuchajcie, one były jakieś mega tanie. Coś koło 6 zł. Tak, 6,99. Bo to jest jakaś nowość. To jest... śmietanka z ziołami, więc może będzie smaczne. Były przeróżne, szynka była, nie pamiętam co tam jeszcze było, ale kilka tych smaków było. No i wziąłam takie goferki waflowe maślane, 7% masła, takie cieniutkie wafeleczki. O, także wziąłam, spróbujemy. I ze słodkości to tak naprawdę by było tyle. Była w promocji za 13 zł, o ile się nie mylę. Rexona dwie sztuki. Tak, 13,99, więc wziąłem Maćkowi taki zestaw. A sobie, słuchajcie, kupiłam z Bibiotiker. To jest pianka do mycia ciała o zapachu odświeżającego mango i produkt zawiera glicerynę i zapewnia miękką i gładką skórę. Był kokos i róża. Tak mniej więcej wygląda ta pianka i ja ją wstrząsnę i zobaczymy. Ona kosztowała 6,99. Mroziło mi łapkę. Nastrzelało mi tu. I mi spadło na bluzę. Szczęście bluza też do prania. Powiem wam, że tak, pianka pachnie przepięknie. Typowo piankowa konsystencja, ale mi zmroziło bluzę. Rękę. Ale fajna, fajnie pachnie. Ciekawe, czy zapewnia taki przyjemny efekt już po zmyciu. Trochę ją rozprowadzę, potem okuczę ręce. Pachnie ładnie, powiem wam. No, przyjemnie pachnie.
Opłuczę ręce i zobaczymy, jak się, czy będzie takie ciało nawilżone. Powiem wam, że fajnie się utrzymuje zapach na ręce, czyli już po zmyciu też się utrzymuje. Trochę może być też tak, że to przez to, że mnie wystrzeliła tym aerosolem i taki zapach trochę chemiczny, ale generalnie powiem wam, że skóra jest taka mięciutka, no. Dam wam znać, bo dzisiaj oczywiście sobie użyję. Ja zawsze jak kupuję jakieś rzeczy, szampon, czy cokolwiek nowego, to używam od razu po zakupie. I z chemii tak naprawdę to już jest tyle. Reszta to są rzeczy owocowe, roślinne. I tak, to bez czego... Słuchajcie, jak ja to zobaczyłam dzisiaj. Spójrzcie, jaki on jest różowy. Po prostu, no... Nie mogłam przejść obok tego arbuza obojętnie. Uwielbiam zapach arbuza. Arbuz kosztował 6,99 za kilogram. I w ogóle byłby jakiś w promocji, ponieważ mam rabat 11,30, bo tutaj mamy prawie 3 kilo i kosztowało 19,73 i 11 zł rabatu. Czyli 8 zł za takiego arbuza. Już wiem, że pancake będzie mega szczęśliwy, ponieważ on uwielbia melony. Nie wiem, jak będzie z arbuzem, podejrzewam, że też mu będą smakowały. Banany, też na naleśniku, bo będę robiła iść z dżemikiem i właśnie z bananami. Kupiłam rzodkiewkę i ogórka zielonego. W ogóle są już zestawy do ogórków małosolnych, więc pójdziemy, może nawet dzisiaj Maćka wyciągnę, żebyśmy jutro ukiśli, już zrobili ogórki małosolne, bo bardzo ze mną chodzą, a już naprawdę są całe zestawy, jest pełno ogórków gruntowych, więc myślę, że można śmiało kupić. W promocji były borówki, słuchajcie. Co prawda są takie malutkie pojemniczki, ale pokażę wam, jak jeden pojemnik mi się udało. Spójrzcie, jakie wielkie borówy. Mi się udało w Wielkach nakupić. Tu mamy 125 gramów, to są borówki z Hiszpanii. I borówki, słuchajcie, kosztowały 9,98 za dwa opakowania. Także bardzo niska cena. No i wzięłam też pojemniczek z malinami, też takie ładne malinki. Pancake też bardzo lubi. Także dzisiaj też będzie do naleśników. No i wzięłam też ostatnią paczkę truskawek. Truskawki były dość drogie. 9 zł za pół kilo. No to nie, to za pół kilo to stosunkowo niedużo. A też już wyglądają całkiem ładnie. Też tydzień hiszpański, znaczy tydzień hiszpański. Data dostawy po prostu to jest tydzień 18. Kraj pochodzenia Hiszpania. Pachnie truskawkami, więc też będą do naleśników. Będzie się dużo owoców na naleśnikach. No i wzięłam dwie limonki. No i to, co słuchajcie, też kupiłam na wagę. Tutaj mamy rabarbar. To są 4 sztuki rabarbara. Mamy rabarbara, rabarbaru? Rabarbar, 4 sztuki. To jest 700 gram niecałe. I powiem wam, że zaskoczyła mnie cena tego rabarbaru, bo kosztuje 9 zł za kilogram. Także zapłaciłam za niego 6,17. A planuję zrobić wszystko przez Aleandrę. Bo planuję zrobić, słuchajcie, tartę. Taką, znaczy Maciek bardziej zrobi tartę, bo on jest dobry w tartach. Także zrobimy tartę może z budyniem i właśnie z rabarbarem. Rabarbar jest taki kwaskowy, więc nie będziemy się zasładzać, będzie, myślę, fajnie pasował. No i tak wam się powiem wam, że tak się właśnie przedstawia sytuacja. Właśnie biorę się, już jest po 15.40, więc biorę się za naleśniki, bo będą bardzo późno. W ogóle muszę kupić jakąś fajną patelnię. Jak macie jakieś fajne, takie naprawdę sprawdzone patelnie do naleśników, to piszcie mi proszę w komentarzu, bo szukam ideału, już mam ambition i nie podoba mi się ta patelnia. Mam wrażenie, że mi to ciasto przywiera, niewygodnie mi się przekręca i ono jest takie opływowe. I o ile mi z góry spływa, ale to wszystko mi spływa na dół, więc to tak... Te naleśniki, no są dobre, one wychodzą dobre, bo mam też dobry przepis na ciasto. Ale no nie do końca mi odpowiadają, odpowiada ta patelnia i chcę kupić nową, więc jak będziecie, jeżeli macie jakieś fajne, naprawdę sprawdzone patelnie, na które wygodnie wam się smaży naleśniki, to piszcie mi proszę, polecajcie, będę wam bardzo, bardzo wdzięczna. Jak będzie poducha już pancake'owa, to wam nagram, bo już wiem, mówił Maciek, że jest w wydaniu, także kurier powinien dostarczyć, chyba że trafi do punktu odbioru. Chociaż mamy 16, więc chyba nie powinno, bo punkt odbioru jest do 18. No nie wiem, w każdym razie jak tylko się pojawi, to też wam nagram. Zobaczymy, czy pancake w ogóle zaakceptuje i będzie chciał na niej spać. No a do mnie jutro przyjdzie DHL z Nutridom, więc też wam pokażę to, co zamówiłam.
No i wrzucę tego vloga w sobotę. Chociaż wiecie co, ja już nagrywam, mam 17 minut, nie wiem czy nie wrzucę dzisiaj po prostu takiego luźnego vloga kolejnego do zestawu. Dobrze mi się do Was ostatnio gada, także może akurat nagram jeszcze osobnego już tego, no drugiego, żebyście, wydaje mi się, że wolicie chyba raczej krótkie vlogi, aniżeli takie długaśne. Także może po prostu zamknę ten film w tym jednym vlogu. Także moi drodzy, żegnam się z Wami. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie, bądź w kolejnym vlogu. Nieważne, w końcu kolejny vlog to też jest film. Trzymajcie się. Cześć!